Cześć. Od momentu odwołania zajęć zarówno w szkołach, jak i na uczelniach, a szczególnie przez ostatni weekend, siana jest ogromna dezinformacja, pojawiło się mnóstwo fake newsów, łącznie z SMS-ami wysyłanymi podobno przez bank, GIS czy NFZ nawet. Także nie wierzcie w takie SMS-y, nie klikajcie w te linki, bo to jest po prostu kradzież danych. I ja chciałabym Was prosić, żebyście korzystali tylko z rzetelnych informacji. Linki do informacji, z których ja korzystam i które są naprawdę prawdziwe. Nie ma tam żadnych fake newsów. Możecie znaleźć na dole w opisie. Zapraszam Was też na moje poprzednie filmy, do których linki również znajdziecie na dole w opisie. Aktualnie każdy, kto nie musi, powinien zostać w domu, nie wychodzić do ludzi, nie wychodzić nawet do kościoła. Ja wiem, że to jest nadal niezrozumiałe i pod kościołami w niedzielę zebrało się mimo wszystko sporo ludzi, ale można tą mszę obejrzeć sobie w telewizji, można posłuchać w radiu. Jest dyspensa i warto z niej skorzystać. Bardzo spodobał mi się artykuł w Washington Post, gdzie znalazłam animacje, które pokazują, w jaki sposób dochodzi do zarażenia w małych skupiskach ludzkich i w dużych skupiskach ludzkich. I ja Wam to tutaj za chwileczkę pokażę i sami się przekonacie, jak ważna jest teraz ta izolacja. Warto zrobić sobie zakupy w miarę możliwości na tydzień albo na dwa, tak żeby nie wychodzić do sklepu codziennie, żeby nie zwiększać prawdopodobieństwa zarażenia się, ale nie warto robić zakupów na pół roku, na rok, tak jak niektórzy robią, wywożą całe wózki papieru toaletowego czy kaszy i ryżu ze sklepów. Tych produktów nie zabraknie i sklepy nie zostaną zamknięte, także naprawdę tego nie warto się obawiać. Apteki również pozostaną otwarte, ale to nie znaczy, że mamy do tej apteki chodzić po pomadkę czy różne niepotrzebne nam suplementy. Chodzimy do apteki tylko wtedy, kiedy musimy, kiedy kończą nam się leki, których bardzo, bardzo potrzebujemy. I nie wykupujemy też leków, które w internecie znaleźliśmy jako działające na koronawirusa czy suplementów działających na koronawirusa. Nie ma takich leków, nie ma takich suplementów. Jest na razie potwierdzony jeden lek, który był wykorzystywany w leczeniu malarii jako lek wspomagający leczenie COVID-19. Nie jest to natomiast lek, który tę chorobę wyleczy. I nie kupujmy takich rzeczy, takich leków na własną rękę, bo to nie ma sensu. Jeżeli będziecie takich leków potrzebować, to je otrzymacie. Tych leków nie zabraknie. Rząd zabezpieczył odpowiednią ilość tych leków, także tym również nie warto się martwić i nie wzbudzać niepotrzebnej paniki. Przypomnę jeszcze, że antybiotyki nie działają na wirusy. Antybiotyki działają na bakterie i antybiotyki bierzemy tylko z zalecenia lekarza. Nie bierzemy antybiotyków profilaktycznie, bo one też nie zapobiegną zarażeniu się wirusem SARS-CoV-2 czy zachorowaniem na COVID-19. Wydaje mi się, że jednym z najbardziej krzywdzących fake newsów w ten weekend była informacja o tym, że zwierzęta przenoszą koronawirusa i zwierząt należy się obawiać. To jest nieprawda, nie ma ani jednego potwierdzonego przypadku, kiedy zwierzę byłoby zakażone, zwierzę domowe byłoby zakażone koronawirusem, a wielu ludzi w ostatnim czasie wybrało się do weterynarzy, chcąc uśpić swoje zwierzęta domowe. Także nie róbcie tego, zwierzęta domowe nie przenoszą koronawirusa. To, że granice zostały zamknięte, nie znaczy, że za chwilę zostaną zamknięte miasta. Bardzo podoba mi się wywiad z panem premierem tutaj na YouTubie, zostawię Wam link na dole w opisie. Uważam, że to było świetne posunięcie i warto sobie ten wywiad właśnie obejrzeć. Jest tam mnóstwo ważnych, wartościowych informacji. Także mimo, że granice zostały zamknięte, nie podróżujcie teraz po Polsce. Zostańcie w domu, zajmijcie się sprzątaniem, graniem w gry planszowe, nadróbcie czytanie książek, oglądanie seriali. Jest naprawdę mnóstwo rzeczy, które można zrobić w domu i wcale nie trzeba wychodzić i szwendać się teraz po sklepach spożywczych, które są otwarte, czy po aptekach. Restauracje również zostały zamknięte, jest możliwość tylko zamawiania jedzenia z dowozem albo z odbiorem osobistym, nie ma możliwości siedzenia w restauracjach. To też było bardzo dobre posunięcie, bo to też zmniejszy ilość skupisk ludzkich.
I ważne rzeczy, jeśli chodzi o wychodzenie z domu, jak najbardziej można wyjść sobie na spacer do lasu, na łąkę, nad staw, do parku. To nie jest zabronione. Chodzi o to, żeby przebywać tam, gdzie tych ludzi nie ma albo jest ich bardzo mało i zachować od nich bezpieczną odległość, metr, półtora, a najlepiej jeszcze większą. Także możecie na taki spacer wyjść, ale nie wychodzimy do miasta, do sklepu, gdzie możemy spotkać wielu ludzi, tylko właśnie można przejechać sobie samochodem do lasu i przejść się tam na spacer. To nie jest zabronione, jak najbardziej to jest i aktywność fizyczna, i oddychanie świeżym powietrzem. I właśnie a propos tego powietrza, warto wietrzyć teraz mieszkanie. Ja wiem, że jeszcze jest zimno na dworze, ale już niebawem zrobi się ciepło i warto te pomieszczenia wietrzyć, żeby właśnie też zapobiec gromadzeniu się wirusów czy bakterii. Także oprócz sprzątania, zachowania higieny, to jest również bardzo, bardzo istotne. Ja jestem ciekawa, jakie są Wasze pomysły na spędzanie czasu w domu w czasie tej kwarantanny. Przypominam też o wszystkich linkach, które znajdziecie na dole w opisie. Dbajcie o higienę, dbajcie o siebie i do zobaczenia. Cześć!